Okres bożonarodzeniowy to najpiękniejszy czas w roku, pełen ciepła i radości. Nieodłącznym jego elementem są kolędy. Wspólne śpiewanie bożonarodzeniowych pieśni jest bardzo starym zwyczajem. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niektóre kolędy znane do dziś mają po kilkaset lat, jak chociażby Anioł pasterzom mówił. W większości z nich to dzieła anonimowe. Mieszkańcy Kraśnika, którzy zdecydowali się przyjść na koncert kolęd i pastorałek w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, mogli poczuć magię tych pieśni i pomimo tego, że Boże Narodzenie już za nami, to świąteczny nastrój jeszcze się tli, a wszystko to za sprawą dzieci i młodzieży, które na co dzień uczą się śpiewu pod czujnym okiem pani Urszuli Olszówki. Niezawodny, jak zawsze, był także chór Emmanuel Gospel. Impreza odbyła się pod patronatem Wojciecha Wilka, burmistrza miasta Kraśnik. Koncert kolęd powstał tak naprawdę podczas wspólnych rozmów z zespołem Emmanuel Gospel, w którym również jestem. Podczas koncertu można było usłyszeć przepiękne, tradycyjne kolędy, które wszyscy znają, między innymi Lulajże Jezuniu, Cicha Noc, Przybierzeli do Betlejem. Pojawiły się również pastorałki, mniej znane, ale również z pięknym tekstem, piękną muzyką. Zagraliśmy i zaśpiewaliśmy najnowsze utwory, na przykład Trzej Królowie oraz Noel. Dla dzieciaków tak naprawdę było to wielkie wyzwanie, bo nigdy nie miały okazji śpiewać z zespołem, który gra na żywo. W zespole Emmanuel Gospel są zawodowi muzycy. Ale myślę, że mimo wszystko dzieci sobie bardzo dobrze poradziły.